Cześć wszystkim, znowu Płynie 7. To jest dalszy ciąg Arkanum. Dobra, możemy zdać synowi relację z rozmowy z ojcem. Dało mi się znaleźć twojego ojca, udzielił mi ważnych informacji. Cieszę się, bo... jest niemiły. Ej, właśnie znaleźliśmy bardzo ważne informacje. O zaginionym klanie itp. itd. No fajnie, idźcie sobie. Okej, dobra. Świetny z niego król. Tak bardzo się interesuje sprawami kraju, ludu. Też to nieważne. Idźmy po prostu do Stillwater. A ze Stillwater prosto do Quintary. Co ty tam chciałeś zebrać, co? Już widziałem. Coś, po coś tam szedłeś. Coś tam chciałeś zebrać. Nie wiem co. Ale dobra, nieważne. Mamy trochę rzeczy do poidentyfikowania i posprzedawania. Ale zajmiemy się tym po Stillwater. Ponieważ zanim ze Stillwater ruszymy do Quintary, będziemy musieli jeszcze zajść do Tarantu załatwić. Jedną maluśką tyćką sprawę. Robicie ich, moi słudzy. Dziękuję. Możemy ruszać dalej. Właśnie, skoro jesteśmy w Stillwater, to mieliśmy odebrać tu jakąś notatkę od Joachima. Tak, mamy się udać do karczmy pod krwawiącą różą w Stillwater. Kiedy tam dotrzymy, mamy porozmawiać z karczmarzem. Okej, znajdźmy tą karczmę. W końcu, jak duże może być Stillwater? O, nieduże. O, jakiś półork. Witaj. Daj, dobry panie, kilka monet dla biednego żebraka. Dobra, masz ten, weź te 10 monet. Gdzie leży Quintarra, miasto elfów? Nie znam nawet nikogo, kto by skłamał, że wie, gdzie ono leży. Niezmiernie dziękuję. No, byłeś bardzo przydatny. Bezrobotny... bezdomny. Okej. Okay. To jest chyba karczmasz. Przytaknięcie w mieście przywitania. Nie ma nic związanego z Joachimem. To jest krwawiąca róża. Nie, to jest spragniona duszyczka. Przepraszam, przepraszam. Szukajmy właściwej karczmy. Sklep wielobranżowy. To jest krwawiąca różyczka, róża. Joachim chyba tu coś dla mnie zostawił. A tak, zostawił dla ciebie parę rzeczy. Gdzieżem to je położy? O tak, już, pamiętam, proszę. Dobra, dziękuję. Gdzie leży Quintarra, miasto elfów? Ach, jakbym chciał je znaleźć, tyle tam cennego drewna. Nie chcę wynajmować pokoju. No właśnie, może ktoś inny będzie wiedział, gdzie leży Quintarra. No, nie wiem. Może spróbować zapytać Myrtha. Mieszka w pobliżu spadającego młota. Okej, okay, dziękuję. To już bardziej konkretna informacja. Tak, tak, tak. Ludzie, którzy próbują cię zabić, są, zdaje się, niedobitkami ręki molochańskiej, która wieki temu była grupą skrytobójców działających dla zakonu umarłych, Derian K. Znalazłem dawny i niepełny tekst o ich historii, nie wydają się źli, raczej zagubieni. Ale robi się niebezpiecznie, nie powinienem był cię nawet namawiać na przybycie tutaj. Znajdę cię później. Okej. Okay. Znajdę cię później, to dosyć konkretny przedział czasowy i miejsca. Okej, okay, Joachim. Zaginiona powieść o ręce molchańskiej. Ich oddzielenie się od zakonu umarłych owiane było tajemnicą, ale tłumaczenia swojów Terialana
pierwszego skrytobójcy ręki rzucimy na to światło. Urwane w połowie urywki z czwartego zwoju mówią, że i znalazłem zapiski wielkiego nekromanty. Jego szaleństwo stało się faktem. Zrobiło mi się go żal. Jak źli byli ludzie, którym przyrzekliśmy serca i miecza. Nawoływałem do wojny. Przeciwko nim i szarym legionom stanęliśmy do walki na równinach Woriden i złamaliśmy ich, ale sami również zostaliśmy złamani, ale serce krwawi. Oczywiście były różnice w doktrynach pomiędzy Derian K i pozostałymi zabójcami. Wielki Nekromanta powoływał się na Kergana Strasznego, a po jego śmierci stworzył Zakon Umarłych i zapiski... Excuse me, that book is interesting, don't you think? Tak, bardzo. It seems that these Malokian hand assassins were part of some larger group called the Derian K. What did he call them? The Order of the Dead? Obviously, these fellows all had some sort of a disagreement. Ta, my zaraz będziemy mieć nieporozumienie, jeżeli nie przestaniesz gadać ze mną przez drzwi. Tak, Joachim sądzi, że może nie wszyscy są tak do końca źli. Not all that bad. Ha! Obviously, Joachim hasn't run into them lately. That fellow Trellian did sound like an agreeable sort, though, didn't he? Anyone who chooses to side against something called the Order of the Dead is all right in my book. Masz na myśli pierwszego płatnego zabójcę Terreliana? Yes, you've got a point there. I'm sure the man was no saint. Then again, who really is? We've all got, well, blood on our hands. Oh. In the end, we all just play the roles given us. Sometimes they don't fit so well, but I guess we make do. Chyba i ja i ty wiemy coś o tym. Yes. I'd never have thought myself worthy of this affair, and I shouldn't be making judgments about anyone's character. I think I'd best just keep my bloody mouth shut. Listen, there's something that happened to me. Well, because of me, because I was foolish, because I was a coward. Burdens like mine, they don't go away. They always come back to collect what is due them. Someday the balance will have to be paid. Tak, już wspominałaś o tym wcześniej, w Tarancie i w ogóle, więc może przejdziesz do rzeczy. No, I shouldn't have said anything about it. As I've said, the past is in the past. O tak, to wspominaj sobie dalej o tym, udawaj pokrzywdzoną osobę, która potrzebuje pomocy, ale tak naprawdę jej nie chce. A dobra, to co według ciebie powinniśmy teraz robić? I don't know. I was hoping that Joachim would be here to give us a little guidance. It seems surprise, we've been running blind without the reins, doesn't it? I guess we should just stick to the task at hand. No, dobra, ruszajmy. Do Quintary. Yes, the day's not getting any younger. No to do Quintary. O, czekaj, nie wiem, gdzie jest Quintara. A przy okazji doczytam tą książkę do końca. Oczywiście były różnice pomiędzy Derian K i pozostałymi zabójcami. Wielki Nekromanta powoływał się na Kergana Strasznego. Po jego śmierci stworzył Zakon Umarłych. Zapiski, na które powołuje się Derian, są nieznane, ale przypuszczają, że były osobistym dziennikiem lub dokumentacją zdarzeń. Jeden ze zwojów Trelliana odwołuje się do miejsca mrocznych tajemnic ukrytego między kamieniami, które może, lecz nie musi mieć związku z zaginionym laboratorium Kergana, o czym pobieżnie wspominają notatki Belaka i Zereda. Tak, chyba się już natknęliśmy na to. Na to zaginione laboratorium, ta. Mingorad. Okej, okay. To się przyda kiedy indziej. Czekaj, co to było? A, Maximilian. Z nim chyba jeszcze się trochę nie skontaktujemy. Okej. Okay. Przyjemne miejsce. To jest ten spadający młot. Więc gdzieś tu musi mieszkać ten Ylf. Ylf, który ma wiedzieć, dokąd mamy iść. Okej, dobra. Może tu? Nope. Może tu? O, tu jest. Witaj! A, przepraszam, co pan robi w moim domu? Powiedziano mi, że mógłbyś wiedzieć, gdzie znajduje się Quintara. Quintara? Szukasz Quintary? Tak, w
powiedziałem, że szukam gitary i to miałem na myśli. Miałem na myśli, że szukam gitary. Może ty wiesz, gdzie ona leży. W lesie. Nawet głupiec to wie. Wiem, że w lesie. W takim razie, dlaczego mnie o to pytasz? Wiesz, gdzie leży Quintaro, czy nie? Tak. Wyduś to z siebie wreszcie. W migotliwym lesie. To śmieszne. Myślę, że po prostu cię wypatroszę i będę mieć to z głowy. Znaczy, miałem na myśli, gdzie dokładnie w lesie znajduje się Quintaro. Na drzewach. Na jakich drzewach? W migotliwym lesie. Gdzie dokładnie w lesie znajduje się Quintaro? Na drzewach. Proszę, to pilne. Gdzie jest Quintaro? Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko, że zadam, czemu znalezienie Quintaro jest dla ciebie takie ważne. Nie mam nic przeciwko. Więc czemu to takie ważne? No i powiesz mi, czy nie? Nie mam nic przeciwko temu, byś mnie spytał, ale nie zamierzam ci odpowiedzieć. Ha! Dobrze, mężczyzna w moim typie. Quintaro. Tak, wiem, gdzie leży. Możesz mi powiedzieć, gdzie ona jest? Elfy nie zdradzają tej informacji od tak, ale współczuję ci twojego położenia. Pokażę ci, gdzie leży Quintaro, ale najpierw musisz mi udowodnić, ile jesteś wart. No dobra, jak mam to zrobić? Nie jestem pewien, czy nadajesz się do tego zadania, to rytuał przejścia dla młodych elfów. Taka tradycja bardzo stara, trudna i bardzo trudna. Mogę to zrobić, tylko powiedz mi, co mam robić. Musisz mi przynieść skórę giganta ze Steelwater. Tylko wtedy zdradzę ci położenie miasta matki. Jak to miasta matki? Okej, to nieważne. Gigant ze Steelwater. Co masz mi o nim powiedzieć? To starożytna, mistyczna kreatura, pochodzi z czasu przed erą legend, starożytna bestia, która podobno ma moce magiczne. I gdzie mogę ją znaleźć? Radzę ci porozmawiać ze Stanleyem Xavierem Hippotongiem. Hippingtonem. Nie Hippitongiem, to brzmi lepiej. On jest tutejszym ekspertem od giganta ze Steelwater. Co możesz mi powiedzieć o tym gigancie? To stara bla 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 bla, bla. Już to słyszę. Dobra, idźmy do tego Hippitonga, gdziekolwiek on nie mieszka. Spytajmy się, czy ty jesteś tym Hippitongiem? Jak się nazywasz? Gildor Nocny. Nie wiem, czy on ma pracę, czy nie. Nie wiem, na razie mnie to nie interesuje. Na razie mnie interesuje pan Hippitong. Bardzo przyjemna muzyczka, która leci. Nie będę jej psuł moimi marnymi popisami gwizdania. Okej. A może to jest... to z pewnością wygląda jak dom Hippitonga. Nie, to nie jest Hippitong. To gdzie jest Hippitong? A tak przy okazji właśnie wygląda ten gigant ze Steelwater, więc... może tam? No. Ty jesteś Hippitong? Czy mogę zapytać, kim pan jest? Naprawdę wydawało ci się, że uda ci się do mnie podejść, prawda? Kto cię tu przysłał? Nie mam złych zamiarów. Może mi pan chociaż powiedzieć, jak się pan nazywa? Imiona. Cóż znaczą imiona? To tylko narzędzia, w których korzystają nasi wrogowie, by nas zniszczyć. Jakiś imię spowoduje twoją zgubę. Tak, nazywam się Punio. Czy mogę się spytać o pańskie imię? Dlaczego przybywasz mnie męczyć, ślepego starca? Przysłał cię, żebyś mnie wykończył, tak? Nie wiem, o czym pan mówi. Nikt mnie nie przysłał. Nikt do mnie nie dotarł i nigdy nie dotrze, nie do mnie, mistrzów uników. Jestem zbyt zdolny dla takich jak Salt. Nigdy. To ty jesteś Atkin Chambers, mistrz uników. Kto ci o tym powiedział?
A czy wiesz, że myślałem, że nie wiesz? Teraz znasz moje imię. Kłamca, wciąż jestem najlepszy. Nie pokonasz mnie. Na razie nie potrzebujemy treningu od mistrza uników. Jest śmieszne, że mistrz uników jest ślepcem. A, może tutaj mieszka ten hippie tong. Ale spokojnie, do mistrza uników jeszcze kiedyś zejdziemy. Zobaczymy, co mam nam do powiedzenia. A raczej co do nauczenia. Z treningiem mistrzowskim zawsze wiąże się jakieś zadanie. Więc to może być dosyć ciekawe. Uczenie się uników od ślepca. No ale cóż, zobaczymy jak to wyjdzie. A nie, nie chciałem się przespać. Chciałem zagadać do Hippie Tonga. Dzień dobry panu. Może jest to jakaś praca? To nie jest Hippie Tong. To gdzie jest pan Hippie Tong? O, tutaj jest jeszcze jakieś. No dobra. Można się domyślić, że ludzie, którzy badają takie mity jak giganty ze Steelwater, nie będą żyć w centrum wioski. Takie dosyć naturalne. Poza wioską, poza społeczeństwem. Tak, i tak. Żeby nikt im nie przeszkadzał w badaniach. A zresztą. Pum, 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 pum. Okej, dobra. No to do Hippie Tonga. No, to już wygląda bardziej jak dom badacza gigantów ze Steelwater. Podobno z tobą należy rozmawiać o gigancie ze Steelwater. Zgadza się, jestem największym autorytetem w sprawach giganta ze Steelwater. Badania tej bestii uczyniłem pracą mego życia. No, to widać. Co to tak naprawdę? Gigant ze Steelwater. Gigantifecus Arcanaus. Jest niezwykle primitywnym gigantunkiem gigantu, który był uważany za wymarły od ponad 25 tysięcy lat. To była dziwna odnoga rodzaju Gigantopithecus. Dziwna w jakimś sposób? Cóż, poza tym, że jak na giganta był nadmiernie rozwinięty, epidermalnie miał też wielkie rogi, ale najbardziej fascynującym jego aspektem była jego zdolność do zmiany kształtu. Epidermalne, co to znaczy? Wybacz, zapomniałem, że mówiłem z laikiem. Znaczy, że jest gęsto owłosiony. Teraz rozumiesz? O, tak, dziękuję za wyjaśnienie. Muszę go schwytać. W takim razie szczęśliwie się dla nas obu składa, że mnie znalazłeś. Większość uważa, że złapanie giganta ze Steelwater byłoby niemożliwością, ale ja odkryłem sposób. Wytropiłem go aż do jego łoża i szukałem myśliwego polującego na dużą zwierzynę, aby wcielić w życie mój plan. Po co myśliwy polujący na dużą zwierzynę? Nie mogłeś sam tego zrobić? Naprawdę chciałbym posiadać cechy pozwalające na wprowadzenie w życie złapania tej bestii, ale jestem tylko naukowcem. Gigant jest niebezpiecznym zwierzęciem i jedynie najtwardsi, najbardziej doświadczeni myśliwi są w stanie wytrzymać jego straszliwy atak. Powiedz mi, co mam zrobić, by go złapać? Wyśmienicie, skonstruowałem specjalną pułapkę. Mam ją tu gdzieś. A, tu jest. Użyj tego do złapania giganta. Ta pułapka jest śmiesznie mała. Jak mam za pomocą tego złapać giganta? To jest właśnie piękne w tym planie. Wykorzystujemy jego wyjątkową umiejętność do zmiany kształtu. Potrzeba naprawdę wiele jedzenia, by wykarmić tak wielką istotę, więc by zachować swoją energię, gigant zmniejsza się, kiedy znajduje się w swoim bezpiecznym leżu. Więc mam tylko się do niego podkraść i użyć na nim tej pułapki. Brzmi prosto. Nie będzie tak długo jak stwór... To nie będzie proste tak długo jak stwór nie będzie wiedział o twojej obecności. To dlatego potrzebny był doświadczony myśliwy. Gdyż jeśli on cię wyczuje, usłyszy lub chociaż będzie podejrzewał, to obecność natychmiast wróci do swojego pełnego rozmiaru i zaatakuje. Jak mam podejść wystarczająco blisko, by móc go złapać w pułapkę? Oto zapach, którego możesz użyć do zamaskowania swojego zapachu. Proponuję przed podejściem
podejściem zdjąć jakąkolwiek zbroję, którą nosisz. Bez niej będzie się ciszej poruszać, a poza tym, jeśli go wystraszysz, jest pewna szansa, że nie będzie cię postrzegać jako zagrożenie. Okej. Skąd mam wiedzieć, że ta istota... że to ta istota, skoro jest w swoim małym stadium? Gdyż we wszystkich rzeczach wybiera swoją formę, przybierając królika. Jedyną cechą, która odróżnia go od zwykłego królika, jest niebieski kolor. Królik? Lecz żartować. To kawał, tak? To nie dowcip. Nie powinieneś się z tego tak traktować. Poza oszczędzaniem energii, jego mały rozmiar służy także do zwabienia niepospodziewających się ofiary. Gdy już w swojej dużej formie gigant nie należy do najszybszych istot. Więc jeśli go wystraszysz, radzę uciekać, gdyż istnieje szansa, że uda ci się uciec. Okej, gdzie mogę go znaleźć? Ach, to jest ta prosta część twojego zadania. Wybudowałem ten dom tak blisko jego leża, jak tylko mogłem się odważyć. Po prostu udaj się ścieżką tam z tyłu, aż dopóki nie dojdziesz do wejścia do jaskini. W niej znajdziesz labirynt tuneli. Gdzieś tam mieszka gigant. Okej, potrafię to docenić. Okej. Oto czeka nasz mały spacer. I zobaczmy, dostaliśmy klatkę, zapach giganta ze Stillwater. No i cóż, jesteśmy gotowi do polowania. Ale to w następnym odcinku. Póki co, dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie.